17 września, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej ponownie spotkał się z mieszkańcami miasta, by wspólnie opracować plan rewitalizacji Śródmieścia. W ramach spotkania zorganizowano warsztaty, podczas których Wałbrzyszanie pracowali nad nową mapą Śródmieścia. Wałbrzych wraz z Łodzią i Bytomiem ma być jednym z miast pilotażowych nowej ustawy o rewitalizacji. Projekt ustawy został przyjęty przez Sejm, teraz będzie go rozpatrywał prezydent Andrzej Duda. Według nowej ustawy rewitalizacją mogłoby zostać objęte nie więcej niż 20% powierzchni danej gminy. Obszar Wałbrzycha, który objęłaby rewitalizacja, ma zostać wyznaczony do końca października. Spotkanie w sprawie rewitalizacji Śródmieścia było kontynuacją sierpniowej debaty na ten temat. Właściwie tematyka jest bardzo podobna, a może nawet identyczna z nieco zmienionym akcentem. To dzisiejsze spotkanie jest przede wszystkim skierowane dla mieszkańców miast, w sensie mieszkańców miasta w rozumieniu mieszkańców Śródmieścia, członków wspólnot mieszkaniowych, zarządców wspólnot, dla indywidualnych osób, które tutaj działają, prowadzą działalność gospodarczą, mieszkają. Tamto spotkanie było bardziej skierowane dla, powiedziałbym, uczestników życia publicznego, instytucji kultury, instytucji miejskich, dużych skupisk biur, a więc trochę inny akcent, ale w istocie tematyka dokładnie ta sama. Rewitalizacją zostało objęte nie tylko Śródmieście, ale też inne dzielnice Wałbrzycha, głównie te, w których panuje wysoki poziom bezrobocia i duży wskaźnik przestępczości, a także niski poziom edukacji. Głównym celem, oprócz zmiany wyglądu terenu objętego rewitalizacją, byłaby też zmiana profilu społeczeństwa, które tu zamieszkuje. Najważniejsze byłoby przyciągnięcie do odnawianych części miasta ludzi młodych i aktywnych, którzy tchnęliby w nie życie. Jak mówi prezydent Wałbrzycha, wypracowanie wspólnego planu rewitalizacji Śródmieścia nie będzie proste, dlatego tak ważne są rozmowy z mieszkańcami. Znalezienie konsensusu i rozwiązania, które będzie odpowiadało wszystkim, jest niemożliwe. Raczej chodzi o to, żeby uzyskać jak największy poziom akceptacji wspólnie przyjętych rozwiązań. Tu nic nie jest narzucone. Wiemy mniej więcej, jaki jest obszar rewitalizacji w sensie Śródmieścia. Jest to Starówka. Wiemy doskonale, że jest to obszar w całości praktycznie chroniony przez konserwatora zabytków. Są bardzo poważne ograniczenia wynikające z topografii miasta, które ma charakter miasta w istocie położonego w górach. Także tych możliwości rozwiązań jest wbrew pozorom nie aż tak wiele, ale oczywiście są i właśnie po to są takie spotkania, żeby je wszystkie sprawdzić, zweryfikować, spróbować się zetrzeć i wypracować jakiś konsensus. Śródmieście to część Wałbrzycha, w której wszystkie budynki mieszkalne należące do gminy zbudowano przed 1945 rokiem, a ich przebudowa w większości wymaga zgody konserwatora zabytków. Podczas spotkania z mieszkańcami prezydent Szałomej apelował do zarządców wspólnot mieszkaniowych, by już teraz zbierali odpowiednią dokumentację i starali się uzyskać potrzebne pozwolenie na przeprowadzenie renowacji kamienic. 15 lat więzienia dla Mariana K. z Wałbrzycha, który gwałcił córki, bił, wyzywał domowników i zamykał lodówkę na kłódkę. Sąd zakazał także oskarżonemu kontaktu z córkami, z młodszą przez 10, a starszą przez 4 lata. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie prowadzone było z wyłączeniem jawności, zatem żadnych szczegółów dotyczących ustaleń faktycznych podać nie mogę, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy Agnieszka Połyniak. Wiadomo jednak, że dramat najstarszej z córek rozpoczął się 10 lat temu. Była ona regularnie gwałcona przez ojca. Podobny los spotkał także młodszą dziewczynkę, która stała się ofiarą Mariana K., gdy nieco podrosła. Obie były nieletnie, gdy zaczął wykorzystywać je seksualnie. Nad wszystkimi domownikami 62-latek znęcał się fizycznie i psychicznie. Wyzywał, bił i groził. Odmawiał im także jedzenia. Dramat rodziny trwał przez 10 lat, od 2004 do 2014 roku. Sytuacja wyszła na jaw po tym, jak pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zauważył, co dzieje się w domu. Żołnierze, ratownicy GOPR-u i WOPR-u oraz funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uczestniczyli w ćwiczeniach ratowniczych w Głuszycy Górnej. W szkoleniu wzięło udział około 100 osób. Na Kamykach w Głuszycy Górnej odbyło się szkolenie służb mundurowych i ratowniczych, podczas którego ćwiczono przebieg akcji ratowniczej z wykorzystaniem technik ratownictwa wysokościowego. Ćwiczenie organizował 22 Batalion Piechoty Górskiej z Kłodzka. Jest zjazd na Tyrolce, na pewno jest przejście na linach, na pewno jest spinaczka wysokogórska, jak również wszystkie ćwiczenia związane z wodą, ponieważ przywieziono łódź motorową, a więc to wszystko, co wiąże się z ratowaniem ludzi z wody, a więc te aspekty również dzisiaj żołnierze
robią i w tych dziedzinach się szkolą na głuszyckich kamykach. Głównym i najbardziej widowiskowym punktem ćwiczeń był desant żołnierzy z wojskowego śmigłowca do pobliskiego zbiornika wodnego. Ćwiczenia przeprowadzono po to, by w razie nagłego zagrożenia lub klęski żywiołowej można było sprawnie przeprowadzić akcje ratunkowe z trudno dostępnych miejsc, jakimi są na przykład kotliny górskie czy jeziora. Przede wszystkim poprawę wyszkolenia żołnierzy i służb mundurowych na wypadek stanów kryzysowych podobnych do sytuacji z 1997 roku, kiedy była powódź w Kotlinie Kłodzkiej i wtedy takie techniki linowe jak najbardziej były przydatne i można było je wykorzystać do ratowania ludzi oraz mienia. Dobrze się bawimy ćwicząc, bo też niezależnie od tego, ile lat się pracuje na wysokościach, no to każde takie ćwiczenia jednak rozwijają i można się nauczyć czegoś nowego, zweryfikować po prostu swoją wiedzę. Ponieważ tego typu szkolenie odbywało się w Głuszycy już po raz czwarty, organizatorzy mają nadzieję, że żołnierze i ratownicy przyjadą tutaj również za rok, tym bardziej, że ukształtowanie terenu sprzyja organizowaniu szkoleń z ratownictwa wysokościowego. To ostatnie dni zbierania głosów na nasz projekt Kopalnia Mocy w obrzyskim budżecie partycypacyjnym. Jako w Obrzyski Klub Górski Jaskiniowy przez kilka dni byliśmy obecni w Obrzychu ze ścianką wspinaczkową pod Tesco na Dniach Wałbrzycha. Spotykaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem, z dużym zrozumieniem. Około kilkaset dzieciaków skorzystało ze ścianki wspinaczkowej, także myślę, że wiele osób, o ile do tej pory nie wiedziało, na czym polegałby nasz program i na czym polega nasz projekt, teraz już jest w pełni tego świadomych. Sam projekt to budowa dużego centrum rekreacyjno-wspinaczkowego w budynku numer 2 starej kopalni, najlepiej nadającym się do tego budynku w Wałbrzychu. Centrum, które ma zapewnić całej rodzinie wspaniałe atrakcje na kilka godzin pobytu, począwszy od parków linowych, a skończywszy na już ściance wspinaczkowej dla profesjonalistów. Będzie to jeden z najatrakcyjniejszych takich obiektów w Polsce, drugi pod względem wielkości, nadający się do przeprowadzania nawet międzynarodowych zawodów, co w kontekście tego, że wspinaczka może być dyscypliną olimpijską w 2020 roku, jest bardzo na czasie. Ostatnim elementem kampanii będą tarzanalia organizowane przez ściankę wspinaczkową w Mieroszowie, na które gorąco zapraszamy. Wstęp jest bezpłatny, niedziela 20 września o godzinie 10 rano na ulicy Chorzej w Mieroszowie. Tam zakończymy naszą kampanię zbierania głosów na projekt Kopalnia Mocy. Przypomnijmy też, że cały czas jeszcze można głosować w internecie pod adresem wbpum@wałbrzych.pl. Weekend w teatrze zaczyna się już w czwartek. Dlatego zapraszam Państwa na wiele naszych propozycji już od jutra. Zaczynamy Szkołą Żon, spektaklem, który przenosimy oficjalnie właśnie jutro na dużą scenę. Był grany w plenerze. Zapraszam do obejrzenia historii zazdrośnika Arnolfa, który chce wychować sobie idealną żonę i w tym celu bierze pod opiekę małą dziewczynkę, aby w izolacji, zamknięciu wychować sobie idealną partnerkę. Czy jemu się to uda? Zapraszam więc, by się przekonać. A o 20.15, zaraz po spektaklu, zapraszam Państwa na inaugurację cyklu Raz w miesiącu Tłusty Czwartek. Tym razem po raz pierwszy czyta z cyklu Czarne na biało, czytamy książkę Ku Klux Klan, tu mieszka miłość. Aktorzy wałbrzyscy czytają, reżyseruje Maciej Podstawny.
Śpiewa i gra Anna Stella. Wszystko o godzinie 20.15. A po czytaniu zapraszam na spotkanie z samą autorką, Katarzyną Surmiak-Domańską. Także jutro o godzinie 20.15, tym bardziej, że wstęp jest wolny. Przyjdźcie Państwo, bądźcie z nami, będzie i kawa, i jak to w tłusty czwartek, nie zabraknie pączka. Natomiast w piątek i w niedzielę spektakl Nie czekajcie. Nie czekajcie w reżyserii Roberta Zawadzkiego, to rzecz o emigracji, o współczesnej emigracji. Sam spektakl to ta historia opowiedziana w takim teatralny, komiksowy sposób. Stawia ważne pytania, dlaczego wyjeżdżamy, kim są ludzie, którzy wyjeżdżają i dlaczego zawieszamy się jakby w próżni, nie podejmując decyzji o powrocie. Proszę, aby Państwo podjęli decyzję, by być z nami w piątek o godzinie 19, w niedzielę o godzinie 18. Nie czekajcie, przychodźcie. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.